Wiśniewski zawstydził żonę w Mrągowie. Michał Wiśniewski dał niezły popis na festiwalu weselnych przebojów w Mrągowie. Nagle wypalił ze sceny do żony. Pola się wścieknie. Festiwal weselnych przebojów Mrągowo 2024. Festiwal weselnych przebojów 2024 odbywa się jak zwykle w Mrągowie. 16 i 17 sierpnia na scenie amfiteatru nad jeziorem Czos zaśpiewają gwiazdy. Drugiego dnia widzowie bawią się na poprawinach swingowanego wesela. Festiwal w Mrągowie prowadzą Ela Romanowska i Rafał Maserak, którzy wcielają się w parę, która odnawia przysięgę małżeńską po 8 latach. W zabawianiu publiczności pomogą im teściowe, czyli niezastąpione i charyzmatyczne Ewa Kasprzyk oraz Iwona Pawłowicz. Wśród gwiazd piękni i młodzi, Zenek, Sławomir i Kajra, Skolim i Michał Wiśniewski. Michał Wiśniewski, związki. Wiśniewski po raz pierwszy ożenił się w 1996 roku z wokalistką grupy Magdą Fameme. Ich małżeństwo przetrwało 5 lat. Później Michał Wiśniewski pokochał jedną z tancerek i choreografek, które koncertowały z ich troje, Mandarynę. Doczekali się dwojga dzieci, Xaviera i Fabienne. Ten związek jednak również się rozpadł. Z 5-letniego małżeństwa z Anią Świątczak doczekał się 2 córek, Etienne i Vivienne. Starsza z nich aktualnie występuje z rodzicami podczas tras koncertowych. Po rozwodzie Michał Wiśniewski związał się z Dominiką Tajner. Obecnie wybranką muzyka jest Pola Wiśniewska. Wyznali sobie miłość w 2020 roku. Mają 2 synów. Dlaczego wspominamy o miłościach Wiśniewskiego? Dlatego, że swoją obecną żonę co najmniej zawstydził na festiwalu w Mrągowie. Michał Wiśniewski zwrócił się do Poli ze sceny w Mrągowie. Michał w Mrągowie zaśpiewał swoje największe hity. Publiczność powitała go z entuzjazmem. 2 lata temu byłem tutaj na jubileuszu, był cały komplet, a za rok w Sopocie, 30 lat ich troje, bądźcie z nami! Wykrzyczał. W pewnym momencie zszedł na widownię. Tam wszedł w interakcję z fanami, czyli zrobił to, co lubi najbardziej. Wykonał m.in. przebój Zawsze z Tobą chciałbym być. Uczestnicy koncertu śpiewali z nim hit sprzed 23 lat, a w trakcie piosenki Michał zdecydował zwrócić się do żony. Daj się skusić na wakacje / morze, plaża i kolacje, będziemy kochać się po świt, Polcia, wyśpiewał, posyłając do kamery znaczący uśmiech. Zdaje się, że poniosła go atmosfera, że zdecydował się co najmniej zawstydzić Polę. Nie wiadomo, czy jego żona będzie zadowolona z tego, co wyznał.